Wow, co? No. Ale mega. Nigdy nie leciałam balonem, także taki poranek, noc była udana. Spałyśmy w 3, pobiegłam do dziewczyn, no i zasnęłyśmy, jeszcze sobie gadałyśmy przed snem, ale dobrze, że to zrobiłam, bo miałam większy spokój. Ola ma klaustrofobię, a trochę nas tutaj leci. Uściskajmy trochę. Ola jest na sznurku, także on widzisz. Pierwsze przyjazdy z rana były bez tych sznurków, dlatego... Przeloty, dlatego, że teraz jest wiatr silny i podobno nie byłoby to dosyć bezpieczne, żeby bez nich lecieć. No to jest tak, jakby balon chciał, a nie mógł. Już po locie. Nie wiem, dlaczego nie poleciałyśmy. Chwilę. O, za duży wiatr jest, dlatego nie polecieliśmy, ale z rana mieli godzinne loty wszyscy, no. O 6? Mówiono nam, że o 9 wylot, no i byłyśmy, punkt 9. Chciałam wam pokazać, skąd wywodzi się Angeliki róża z salami, zapraszam. Jest? Ale taka marna, no moja to jest, wiesz, większa, ale... Trend doszedł. Niesamowite. Jakieś pół godziny temu spod namiotu zabierali walizki. Wystawiłam swoją walizkę i powiedziałam, czy może pan zabrać tutaj właśnie, żeby mogła ją rzucić później łatwo sobie do samochodu. No i wszystkie walizki wiózł. Przywiózł tu moją. Widziałam jeszcze, jak siedziałam tam na dywanie, jak tutaj ją wiózł. I nie ma jej. I wszyscy jej szukają. Nie ma nigdzie na obiekcie. Dzwonią do wszystkich kierowców, czy może ktoś nie zabrał do samochodu. Ale ogólnie nie mam walizki. Okej, thank you. Jej! Mamy walizkę! W jednym z vanów. A to walizka jest Charlie w ogóle, nie? Pożyczyłam, więc... Dobrze, niech do Lamamuni ją przywiozą w takim razie. Przyjechaliśmy właśnie do hotelu Lamamunia, czyli do tego hotelu, gdzie od razu się zakwaterowaliśmy. I mamy teraz brunch w ogrodzie, a później jakby mamy czas dla siebie po tym brunchu i chyba o 3 przyjeżdża po nas pan, będziemy jechać na lotnisko. Powiem wam, że my tak naprawdę jako tako nie zwiedziliśmy tego prawdziwego Marrakeszu, ale wydaje mi się, że ze względów bezpieczeństwa, tak jak patrzę tutaj po ulicach, nie jest tutaj bezpiecznie i chyba bym sama tutaj nie przyjechała, na przykład, nie wiem, z Luką i z Charlie, no zdecydowanie nie, ale na taki wyjazd, no faktycznie byliśmy zabrani w takie piękne miejsca, z ochroną, wszędzie, gdzie było tak, no naprawdę super, więc wyjazd jak najbardziej udany, bardzo fajnie spędziłyśmy czas, ale jednak, jeżeli miałabym sama tutaj przyjechać, to pewnie bym sobie odpuściła takie atrakcje. Podobno jest bardzo dobre jedzonko. Co tutaj mamy? Ja właśnie lubię takie świeże jedzenie. Mozzarella, krewetki, łosoś. Podobno gdzieś tutaj są ceviche z ośmiornicy. O, tak. A my uwielbiamy. I jako, że jest 5 po 12, to wzięłam nam wino. Co? Nie sądziłam, że zrobisz inaczej. Zdrówko. Co ty tam, Jusia, mówisz? 100% mojej smaki to jest czucie. Tak, nie, wszystko jest takie świeże, 100%. Prawda? Jest, jest moja walizka. Stoi na słońcu, parzy. Mam nadzieję, że mi się tam kosmetyki nie porozpuszczają. Muszę jakoś to wszystko poprzestawiać. Jest. Idziemy teraz na targ i muszę założyć coś na siebie, bo dziewczyny mówią, że jak tak pójdę, to będzie dosyć niebezpiecznie, więc pozakrywam się i będziemy iść. Mam bluzę, ale jest około 40 stopni, więc bluzę sobie odpuszczę, ale coś może z długim rękawem wykombinuję tutaj. 40 stopni, a ja założyłam sweter. To nie jest taki cienki jak na lato, tylko grubszy, bo innego nie miałam, więc taki ze sobą wzięłam. Jest bardzo gorąco, ale już przed chwilą jacyś panowie nas zaczepiali, więc lepiej się tak ubrać i nie mieć żadnych problemów tutaj. Idziemy na targ kupić przyprawy, jakieś pierdółki, takie pamiątki właśnie z Maroka. Jest tutaj chyba z 10 straganów takich samych, Lady Gaga wszyscy wołają, albo Shakira. Jest takich 10 takich samych straganów z pomarańczami, wszyscy mówią, chodź do mnie na sok, dam ci za darmo, chodź do mnie. I mówię, no, thank you.
Kurczę, naprawdę świetne miejsce, jeżeli jest się w takich fajnych miejscach, jak my byliśmy, ale sama jeżeli miałabym tutaj przyjść na taki ryneczek, bądź z Luką i z Charlie, to bym nie czuła się tutaj zbytnio komfortowo. Two orange juices. What is this? Okay, daj mi to spróbować. O, dobre. Dobra, nie chcemy pomarańczowego, to chcemy? Targujemy się teraz o smak, bo pan tutaj nas chce naciągnąć, a my nie wiemy, ile dokładnie to kosztuje, więc... Sprawdzamy, a tu jest, zobacz, tu jest 20 za jeden duży. A my mamy duży. 20 dirhamów, pan mówi, że to jest... Nie wiem ile. Przyszłyśmy na stoisko z dywanami i zobaczcie na ten dywan, jest tak piękny, jest gruby. Aż szkoda, że nie mam jak go zabrać. Pan mówi, że niby wysyła, ale wiecie, jak to się może skończyć ta wysyłka. Moroccan spices. Pieprz marokański? Sarhanut, turci five spices mix. Ale ładnie pachnie. For tajin, couscous, for meat, everything. Yeah? Everything with sauce. Bardzo są takie aromatyczne te przyprawy tutaj. It's tea, yes? Yes, the tea. We call it Hawaiian tea. May I smell this? For relaxing. We have inside rose petals. Nie no, spójrzcie tylko na te buciki, jak one wyglądają z takim frędzelkiem. One są troszeczkę, będą za duże na Charlie. Ale są po prostu boskie. Tak się mienią. Zobacz. Fajne, co? Fajne są. To dziewczyny mają takie same rozmiary butów? No podobne, ale zobacz. Ja widziałam te buciki, jak Carrie Bradshaw kupowała w Seks Wielkim Mieście w Abu Dhabi. Tylko starsze. A to dla pani Sarci. Tak? No, Żanetka lubi złotko, to pewnie jej się będą podobały. Mega. Mega, co? Frędzelki. A nam takich nie kupiłaś? Nie, ale właśnie kurczę, też myślałam o tym, żeby takie duże, ale nie było już. A jak tutaj wyglądają pieniądze? Jak jest przecież takie budki? Takie budki kosztują $10. $10? Na straganie. Mega fajnie, no? Tak. Bardzo fajne. Fajnie. I już lotnisko. Wracamy jeszcze nie do domku. Lecimy do Paryża 3,5 godzinki. I w Paryżu dzisiaj nocka. I jutro wracamy dopiero do Polski. Just where it was needed. Dobry kochani, muszę powinna powiedzieć bonjour. Bonjour, panie. Witamy was z Paryża. Mamy dzisiaj 24 godziny w Paryżu. Przyleciałyśmy wczoraj wieczorem i dopiero dzisiaj późnym wieczorem wracamy. Dlatego troszeczkę was jeszcze tutaj zabiorę po Paryżu. Będziecie mieli małą wycieczkę. Byłam tutaj z moją przyjaciółką kilka lat temu. Teraz... Co to jest? Lagu. Teraz troszeczkę inaczej będzie wyglądał ten wyjazd, bo wtedy byłyśmy bardziej tak imprezowo i coś tam trochę zobaczyłyśmy. Wtedy jeszcze miałaś przyjaciółkę, a teraz po prostu nie masz? Wtedy miałam inną przyjaciółkę. A teraz mam ciebie. Wtedy też ciebie miałam, chciałam ci powiedzieć. Tak. No, czasami, ktoś mi mówi, czasami z przyjaciółmi tak bywa, że... Moja mama bardzo fajnie opowiada, że jedzie pociąg przez nasze życie, wsiadają do niego osoby i niektóre osoby po prostu z niego wysiadają, ale każda osoba wsiadając do tego... Oni wyskakują! Każda osoba wsiadając do tego pociągu coś zostawia. I nawet ja mam... Co się śmiejecie? Bagaż przykrych doświadczeń dla ciebie. Bagaż przykrych doświadczeń to też. Natomiast wiele też pięknych chwil. To prawda. Mamy tutaj makaroniki. Pyszne, pokaż. Croissanta, champagne'a i nawet kieliszki dziewczyny, słuchajcie, ze sobą zabrały do Paryża. One były już w Maroko nawet, także tak. Kieliszki podróżniczki. Nie ma co ci ufać. Ale jak przez 5 dni to piosenko było w... Tak, było w Marrakeszu, to Marrakeszu. Leciało samolotem. Dobra, ja już się ubrałam, jestem spakowana. Pójdziemy na Montmartre, bo jesteśmy blisko i pójdziemy do Louvru i pójdziemy... Na zupę cebulową. Na zupę cebulową. Ola dostała na urodziny takie makaroniki, co ja kupiłam na lotnisku. Ja chyba też bym dzisiaj sobie kupię, wiesz? Bo one są tak pyszne, jeszcze w tym pudełeczku fajnie wyglądają. Ale ja teraz będąc w Paryżu zjadłam chyba 40 makaronik, bo przez całe swoje życie dla nie zjadłam, były tak pyszne.
kufla widać. Jej! Zielony to jest pewnie pistacjowy? Tak. Ja biorę ten. Różany. Bejsiki jesteśmy, jak z Emily w Paryżu. Wyglądałaś? Nie. Musisz obejrzeć. A co to znaczy bejsiki? Że co, że czyli takie bejzik, proste laski? Proste. Mhm. Jakby bejsik. To jest taka komercyjna w ogóle, wiesz o co chodzi? Ja to chodzę za... ale są pyszne, aha, nie? Idziemy na winę i bagietkę. Chodźcie. Idziemy coś zjeść, ja mam bardzo ochotę na zupę cebulową i tutaj jest restauracja, możecie skojarzyć z filmu Turysta, gdzie Angelina Jolie wchodziła z metra, tak? To jest ta scena, gdzie grała właśnie z Bradem Pittem, no nie z Bradem Pittem, z Johnem Deppem. A teraz Ola wchodzi, opatrzcie, i szuka. Znam dobrze ten film, znam dobrze tą scenę, ale w życiu bym się nie zorientowała, że to jest to miejsce. Nie. Znaczy jak teraz widzę, to tak, to tutaj on, tu jest to metro, tu wszystko ma to sens, ale wiesz, gdybyś mi nie powiedziała, tak. Zaraz my tam będziemy siedziały. Nie ma onion, zup, nie ma... chodźmy tu obok. Być w Paryżu nie zjeść zupki cebulowej. Ale to dobrze wygląda, co? Spróbuj. Ja nie wiem, jakby nie możecie robić zupy cebulowej. Ja spróbuję od ciebie. Spróbujesz? Mhm. Może się przekonasz. Pierwszy raz z cebulą miałam. Mm. Dobra. Mogłoby być tu więcej sera, ale dla mojego brzucha i pupy lepiej, nie? Dobrze wygląda, zobacz. Bardzo dobrze. Ogólnie myślałam, że jeszcze pojedziemy pod wieżę Eiffla, ale podobno nie zdążymy. Nie zdążymy. Więc jemy, posiedzimy sobie tutaj chwileczkę i jedziemy zabrać bagaże i jedziemy na lotnisko. Myślałam, że naprawdę więcej zrobimy, ale chyba za dużo siedziałyśmy z rana w pokoju. No mój Luka dał mi już cynka, że dzisiaj Real Madryt przyjeżdża do Paryża, grają mecz. I jest podobno bardzo zazdrosny, że tu jesteśmy. Też by tak śpiewał. Zostajemy. Wziąłam sery dla mamy, dla mojego ojczyma, dla mnie do domu. Like a small wine in a small wine like this, but in plastic. Okay. Pani nie czai, wow, zobacz jaki Kinder Maxi surprise. Wzięłam coś takiego czarnie, ale to jest tak duże, że nie mam gdzie wziąć. Biorę sery, wezmę, mam jeszcze w torebce marokańskie herbaty i się jakoś muszę zapakować z tym. Nie ma puszeczek, ale są takie małe winka. Biorę na twoją jeszcze mamy trochę czasu, tak, do lotniska. No super są te buźki. No nie pojedziemy z taką dużą butelką. Nie. Tu tak tylko na smaczek chcemy sobie wziąć. Panio Feliz, to jest już znaczy? Wszystkiego najlepszego. Hello, dobra. We have another bag. One more. To się nazywa luźne podejście do pracy. Pan z Ubera stwierdził, że idzie sobie po kawę. Zapytał, czy może. Bardzo miłe. Jak na Francuzów, to bardzo miłe, bo ja idę kawę. No dobrze, no ale zamówimy Ubera, to powinniśmy jechać trochę, nie? Ale nie, ale jakby tak? Jeszcze nie nacisną, więc jesteśmy na jego koszt. Chyba. Wraca pan, możemy jechać. Okej, we can go. Przejeżdżamy właśnie obok stadionu, dzisiaj tutaj będzie mecz. Yes? Mecz today? Yeah. Yay! Real Madrid? You like Real Madrid? No. No? Okej. Okay.